Hej, cześć wam, cześć się mano wam wszystkim, ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. Sprawdziłem sobie co nieco i okazało się, o, trzy szóstki, sataniści byliby dumni, okazało się, że klucz, który zdobyłem na początku żelaznej twierdzy, ten stary, ten żelazny klucz, mogę wykorzystać na tych drzwiach przed spotkaniem, czy właściwie przed walką z pierwszym gigantem. I gdzieś tam znajduje się drugi przedmiot, który umożliwia przejście do kolejnego DLC-ka. Ale, znaczy, w sumie, no, jestem dość zdeterminowany, żeby ten przedmiot. Okej, to jest gracz. Żeby ten przedmiot w tym odcinku zdobyć. XD. O, jest królowa. A, dobra, czyli do bossa też trzeba jednak przejść tędy. No ale dobra, zanim pogadamy z nią, to myślę, że plan jest taki. Pogadać z królową, która za chwilę też się przedstawi, potem zawalczyć z bossem, a po bossie iść właśnie do... Albo nie, w sumie nie, bo tam, bo i tak będziemy tam wracali, więc nie, jednak nie. Jednak będziemy dalej szli przez zamek. Mnie coś atakuje? Nie. Okej. No to pogadajmy sobie z tamtą oto kobitą, do której pomimo takowych przejść nie ma żadnego dojścia. Dobra, widzę, że nie jest zbytnio już rozmowna. Czyli krótko, idź pogadaj z królem, bla, bla, bla. No, niestety. Dlaczego tego bossa nienawidzę? Znaczy, może nienawidzę, ale dość mnie irytuje. Ponieważ to jest boss troszkę recyklingowany. Bo jest to smoczy jeździec, ale w duecie. Walka jest dokładnie taka sama z tym jeźdźcem, jakbym walczył z tym pierwszym. No, z tego właśnie, z tą różnicą, że na górze gościu ma kumpla, który mu pomaga ostrzałem. Ale na szczęście dzięki mocy uroków myślę sobie dam radę. Tylko byłoby miło się jednego stąd pozbyć. O, właśnie w taki sposób. Jezu, ten to jest dopiero papierowy. Patrzcie tego. O, i... pyk! No, myślałem, że go trzeci urok trzecia ta kula zabija, ale nie. Ja pierdzielę. Jego na prawie trzy strzały go z tego miałem. Ja tu ściszam. Dusza smoczego jeźdźca to jest właśnie drugie miejsce, gdzie można tę duszę zdobyć i drugi item sobie stworzyć. Tu jest kolejne miejsce spotkania z Benhartem. Nie jest to ostatnie miejsce, gdzie można go spotkać. Ale jest to właśnie drugie z trzech.
Dobra, to już się powtarza. No to okej, okay, to odpocznijmy na szybko przy ognichu. On oczywiście stąd znika, bo wyczerpaliśmy dialogi. I okej, okay, mamy dwie ścieżki. Ścieżka numer jeden prowadzi mnie w to miejsce. I tutaj z tego co wiem, chyba teraz nie przejdę. Dokładnie, potrzebuję klucza. Tutaj, tu jest drabina. Dobra. To zobaczmy, co jest na górze. Bo to przejście, które jest za mną, w sensie ten wielki pilar, który się pnie, to jest jakby taka swego rodzaju winda. Ale jest to winda, którą ja mogę aktywować. O, właśnie, z tego miejsca. Tylko właśnie. Znowu jest golem, którego trzeba aktywować. Pytanie, który zamierza wstać? Wróg i szansa. No. Niestety, ale to prawda. Skubany! A ty co tu robisz? Teraz co, otwieram i ci wstaną, czy nie? Ej, poważnie, nie wstaną? Dlaczego? Na konsoli, jak otworzyłem drzwi, to chyba połowa tych posągów wstała. No i co teraz? A, okej. Okay. Chodźcie, mordy. Chodź, chodźcie, 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 gońcie mnie, gońcie. Weźcie tu podejście, proszę, albo jeden bynajmniej. O, na przykład ty. Dziękuję. I pięknie, posąg aktywowany. No i bueno. Teraz on to podnosi, obraca, a to sobie zjeżdża na dół. No i te se dalej nie wstają. Nie wiem czemu, ale w sumie jest to mało istotne. Okej, okay, co mamy w tych skrzyniach? Wiem, że w jednej powinien być dzwonek typowo dla mroku. Stary młot rycerski. A tutaj... O właśnie, o wielki miecz dusz i dzwonek kajf, proszę. Tutaj najemnik Luet. Podziękuję za tego gościa. Zobaczmy w takim razie. Dzwonek kajfy. Tylko i wyłącznie do mroku. 125 obrażeń mroku. Zobaczymy, czy gdy go ulepszymy pod mrok, to czy przebije ten smoczy dzwonek. Święty dzwonek pobłogosławiony przez kajfę, boginię łez. Katalizator uroków. Nie może służyć do rzucania cudów. Kajfa, boginię łez, to litościwa istota, która jest z nami w chwilach smutku. Ale niektórzy wierzą, że to demon sprowadzający na nas nieszczęścia. Dobrze. O no, chyba se jaja robisz! Co to tu robi? Że ja nie cierpię takiego recyklingu. A pewnie, weź se dziabnie. Dobra, to stanie było strasznie głupie z mojej strony. Haha, nie uciekniesz przed mrokiem człowieczeństwa. Dobra, to ja sobie tutaj odpalę. To niech sobie tam zieje mrokiem, czy... Czym to w sumie zieje, bo nie wiem, czy to jest mrok, czy to jest po prostu mroczny ogień. Wygląda na jedno i drugie. Nice! Pięknie, dość, że zaatakowały wszystkie pięć, to jeszcze udało mi się uniknąć ciosu. Powtóreczka, lubię to. Ej, no zdechnąłbyś już w końcu! Już? Dziękuję.
Pierścień ochrony Gowera zmniejsza obrażenia otrzymywane od tyłu. Pierścień Gowera zabójcy, który zgładził pół tuzina królów i kilku ważnych duchownych, zmniejsza obrażenia otrzymywane od tyłu, czyli rozumiem od backstaba. Czy ogólnie, po prostu chodzi o trafienia na plecy. Dla zabójcy, który ciągle ryzykuje życiem, największym zagrożeniem są odsłonięte plecy. Niby tak, ale w sumie to jest zagrożenie chyba dla każdego wojownika. Czekaj, co temu zabrało HP. Ale proszę. Czyli widać, skąd ci rycerze przyszli. Do Hejd. Czy raczej do wieży płomienia Hejd. Tylko to oczywiście nie są starzy rycerze. Nie są, oni nie drwią tych starych rycerskich rzeczy, tylko właśnie te lepsze. Przed tobą kłopot. Grubas. Skrzynia lewo. Przed tobą ogień. Co, to jest ściana? No raczej nie. A chyba, że on to tak pisał, no to wtedy tak, to jest skrzynia lewo. Okej. Okay. Burza ognia, proszę. Drugi czar już zdobyty. Czyli tak, najpierw było chyba to. Tak, wielki miecz dusz. Zaklęcie atakujące przeciwników za pomocą miecza złożonego z dusz. Energia zostaje skupiona w jednym punkcie, a trzyma się ją tak jak miecz w obu dłoniach. Korzystanie z tego zaklęcia nie różni się znacznie od walki mieczem, co naraża rzucającego na niebezpieczeństwo. Okej, okay, no i burzę ognia to już rzeczywiście zdobyliśmy, tak samo jak wcześniej burzę chaosu. To jest dla mnie trochę kuriozalne, że lepsze zaklęcie zdobyłem wcześniej niż jego wersję podstawową, no ale może to zasługa trochę mojej eksploracji. No i też trochę poniekąd, znaczy w sumie nie, na konsoli to była zasługa eksploracji, no bo w przypadku kompa to... O Jezus Mary, to jest mimik! Boże, tyle czasu bez mimika i jak się pojawił, to akurat tutaj. Ja pierdzielę! Skamieniała smocza kość i Nodachi. Nodachi już chyba miałem, co nie? Tak, to miałem, to kupiłem. Ja pierdzielę, tyle czasu bez mimika, nie? I co? I nagle raczył się pojawić. Przecież nie wiem, może to po prostu trochę... Nie wiem, mój nieogar? W sensie moja niepamięć? Coś takiego bym powiedział? Tu? Tu już przejdę. Okej, okay, mamy łucznika, mamy... Nawet mnie nie denerwuj, że to będzie teraz, że ten gargulec będzie normalnym przeciwnikiem. Na konsoli tu nie było żadnego gargulca. Okej, okay, tutaj też otwarte. Proszę, proszę. Panny z pustyni. A tak, to są możesz strzelać, koleżanko. Nie ma nic przeciwko. Okej. Okay. Proszek naprawczy, ognisty motyl. Oraz... Jakby to jeszcze był mimik, nie? To bym się naprawdę zirytował. Rękawice czerdziki pustyni to strupa, a tutaj fragment butelki Estusa, mój bien, I like that. Uważaj na skok, przy okazji uważaj na śmierć. Okej. Okay. Okej, okay, tutaj nie ma dziury. Zaskakiwać chyba też nic na mnie nie chce, więc o co tu chodzi? Okej, okay, już łucznik już próbował mnie ustrzelić. To jest skrót? Tak, to jest skrót do ogniska, jak miło. Proszę, czyli jedna droga tak naprawdę prowadziła mnie donikąd. Czyli dobrze, że zaufałem mojej jako takiej pamięci, jednak wybrałem najpierw tę drogę pierwszą. Kolejny ten duch, no. Nie, to jest jakaś umęczona dusza zabita w tym zamku, czy co?
Nie rozumiem jakby istnienia tego ducha. Ale co jest najlepsze, w Sekiro był dokładnie taki sam. Spróbuj olbrzym wymagany wróg. W sensie? Bo to jest drabina, ale co? Ktoś ma to rozwalić, czy ja mam to duszami nasycić? Bo nie kumam tej wiadomości. Okej, ten chyba walczył akurat z tym rycerzem. Mhm, oczywiście, że to wstało. Ile? Ej, ty chyba raczysz żartować. Ha, i co teraz, cwaniaku? Negacja ognia stuprocentowa! O, patrzcie, teraz widać, że mi energia nie schodzi podczas blokowania. O, żegnam. Dobra, to chyba... On chyba nie wróci, tak samo jak tamten Rydwan. Tyle dobrego. O-o. Ej, mam nadzieję, że nie musiałem go wykorzystać, żeby to zniszczyć. Wątpię, ale spróbuję na przykład z czymś mocniejszym. No nie. Stary młot rycerski. No nie, bo już mi się dawno temu rozwaliło. Wymagane olbrzym... Nie, wymagane wróg spróbuj olbrzym, ale o co kaman? Spróbuj pochodnia i wiwat dla przewrót. W sensie? To, że pochodnią miałem odstraszyć tego? Ten recyklingowany Rydwan? Bo nie kumam teraz tej wiadomości. W sumie to nie pierwsza, której nie rozumiem. Hurdur. No jakby co teraz? Bo w sumie jedyne przejście, jakie mi zostało, to jest właśnie to przejście tam na dole, które powinno być obok, tam za ogniskiem do sprawdzenia, ale nie jestem pewny, czy to ma może nie tyle sens. W sensie to prowadzi do jednego miejsca, w którym ja nie jestem teraz w stanie nic zrobić. Ale dobra, no jedyne miejsce, które mogę w sumie tak naprawdę ogarnąć na tę chwilę, więc sprawdźmy je. Patrzcie, jak to jest pełno luster, nie? Mogę wam powiedzieć, że to nie jest przypadkowe. Okej. Okay. Niczym Shrek idziemy do chyba najwyższej komnaty w najwyższej wieży. Mi się coś wydaje. I okej, tu jest pusto. Mamy to. I mogę to otworzyć. Dobra. No jest. Takie coś. Tu jest uwięziona kobitka. Dobra, zobaczmy, czy co jest w tych skrzyniach. Bo w sumie może w nich będzie klucz. Naczynie dusz i płomyk. Okej. Okay. Tutaj. Klucz królewskiego korytarza. Okej, okay, to może być to. A tu? Mocna magiczna tarcza. No ale tą tarczę już miałem. A klucz... Kryjówka, antyczny... Tu. Klucz do królewskiego korytarza w zamku Dranglake. Król Wendrick szukał wszelkich sposobów usunięcia klątwy zagrażającej jego królestwu. Gdy wszystko jednak zawiodło, król uciekł królewskim korytarzem.
Wymagany klucz uwięzionego. Porąbane jest to, co ja muszę zrobić, żeby to otworzyć, nie? Ale... Może nie będę zdradzał. Sami się możecie przekonać, jeśli uda mi się ten klucz znaleźć, a mam nadzieję, że mi się uda. No nie! Kurde, chciałem tego uniknąć! Fuck me! Wciskam ten krok, żeby zrobił ten krok do tyłu. Nie wierzę, ja pierdzielę. Kurde, myślałem, że się jeszcze wyratuję, no. No ale niestety. No ale przynajmniej winda sobie zjedzie na dół. Chociaż widzę trochę i to zajmuje. Co, dusze będą na niej, czy... Nie, dusze są gdzieś tam na górze, okej. Okay. Ale okej, okay, użyto klucza, otwieramy. Dobrze kojarzyłem, kolejny boss. Tylko ten boss jest niestety troszeczkę jeszcze chroniony przez te posągi. Królewski korytarz. Nęcąca czaszka. Takie coś. To już jest chyba któraś taka płyta, mi się wydaje. Okej, okay, czy... Które tutaj mogły wstawać? Nie wiem, czy nie te z głową. Dobra, czekaj, szybka podmianka na łuk. Który ma tu głowę? Ten ma głowę. Okej, okay. He has been one-shotted. Aha, tylko muszę pewnie konkretnie w łeb mu walnąć, żeby go zabić. Na jeden strzał. No ale na przykład na przy takim upgrade, jaki mam teraz, no to oni są zerowym wyzwaniem tak naprawdę. O Boże, na konsoli to ja za każdym razem musiałem ich rozwalać praktycznie albo pojedynczo, albo cały czas się z nimi napieprzać. Skamieniały przedmiot, kolejny i popielny rycerz Boyd do przyzwania, ale także Benhart. Okej, Benharta poproszę, przyda się. No plus Benhart sobie musi przeżyć, żeby pchnąć jego wątek. Już go chyba przyzwałem dwa razy, tak mi się wydaje, no ale na wszelki wypadek przyzywam go po raz trzeci. Znaczy nie wróć, po raz czwarty. Proszę, lustrzany rycerz kryje się w tym miejscu. Drobna ciekawostka a propos tego bossa. Nie używajcie na nim zaklęć, które robią cokolwiek od błyskawic, gdyż ten jest odporny na takie ataki. A, i taka ciekawostka. On w pewnym momencie przez to lustro przyzwie sobie sojusznika. Ale jeśli chcecie najechać czyjś świat, to jako no, niebieski fantom, ale możecie zostać przyzwani przez tego rycerza do pomocy w walce właśnie z jakimś graczem, który będzie z nim walczył. No tak, jeszcze to... Jeszcze właśnie fakt, że on tym lustrem może odbijać w ogóle moje zaklęcia. Przez co muszę tak naprawdę uważać, jak celuję. No plus, jak mówiłem, fajnie by było, gdyby Benhart przeżył. O, a propos, właśnie przyzywa sobie support.
Jak widzicie, typ jest naprawdę pancerny, jeśli o to chodzi. Dobrze. Okej, zdjęty. Okej, myślę, że Benhart na spokojnie to przeżyje. Raczej nic typowi nie będzie. Wow, poważnie? Akurat musiałeś tę tarczę tak postawić, żeby te człowieczeństwo cię ominęło. A czy ominęło, się odbiło. Nieładnie, kolego, nieładnie. Okej. Lustrzany rycerz pokonany, dusza zdobyta, Benhart wraca do siebie. A my progresujemy dalej fabułę. Czy tutaj czegoś nie było? Chwalmy słońce. No, gdyby tak nie lało, no to być może. Tutaj pusto. A tutaj skrzynka. Czy jest tu wajcha? Tu jest wajcha. Dobra, to. Za ten czas ja będę obczaił skrzynkę, to może niech ta winda lepiej tutaj wróci. Halo? Dobra, teraz dopiero zjechała na sam dół. To niech wraca w takim razie. A my obczajmy właśnie, co jest w tej skrzyni. Aby to nie był kolejny mimik. Przed tobą robak. Okej. Nie reaguje, ale sprawdźmy tak na wszelki wypadek. W sensie, uleczmy się, ale dobra, nie. Nie jest to mimik. Kwarcowy pierścień zaklęcia plus 2, pocisk dusz i żar ascezy. Pocisku chyba nie mam. Gdzie to jest? To jest chyba to, tak. Pocisk dusz. Jedno z zaklęć stworzonych przez Strayda, wielkiego maga ze starożytnego Olafis, uwalnia oślepiający, przeszywający snop światła. Strayd rozpoczął pracę nad tym starym, niepraktycznym zaklęciem, które często raniło rzucającego i uczynił je doskonałym. Okej. No, ikona wygląda łudząco podobnie do tego zaklęcia, które wymyślił Logan, inspirując się oddechem Sefa. Zobaczymy, czy będzie to to samo. Coś poza tym nowego? Jak tak patrzę, to nie. Okej. Teraz wchodzimy do nowej lokacji. No, ty tam sobie wracaj na górę. Korzenie, korzenie. Pochodnia. Trup. Zielony pąk miał przy sobie, okej. Dla mnie spoko. Słyszeliście to, prawda? A dobra, nieważne, to byłem ja. Okej. I proszę, jesteśmy w kapliczce Amany. Słyszycie ten śpiew? On będzie nawet że zbawienny, jeśli chodzi o niektórych przeciwników. Wieża modłów. Pierwsze ognicho. Proszę! Odblokowały się, widzę, wglądy do pozostałych ognisk. Ciekawe. Okej. To i to. To jest jedno DLC. To jest drugie. Te trzy to jest chyba trzecie, a cała reszta, te trzy, nie, te cztery tutaj, to chyba jest. To jest chyba właśnie tylko fabuła jeszcze. No i dobrze. Zobaczmy. Tutaj, jak zaskoczy, to oczywiście się zabije. Jako ostatni debil, więc nie zamierzam tego robić. Korzeń nie daje mi zejść też w taki sposób, jaki bym chciał, więc zejdę normalnie. Drzwi da się otworzyć, świetnie. Dobra, to żeby zabrać, to muszę. Nie! Okej. Myślałem, że zginę, ale na szczęście nie.
Tylko właśnie, tutaj kolejna rzecz, kolejna tego typu lokacja, gdzie jest woda, ale grunt może się za chwilę skończyć. O właśnie, tak jak tu! O ty skubańcze, zaskoczyłeś za mną. Buty arcysmoka i stary rozjarzony klejnot życia. Dobrze. Tu, patrzcie, widzicie to? To normalnie będzie nas atakować. Dopóty. W sensie, inaczej, mogłoby, gdyby nie właśnie ten śpiew. Dopóty ta osoba, która śpiewa, śpiewa, te stworki są neutralne. No, chyba że naprawdę blisko podejdę. Ale jak widzicie, nie kontynuują ataku, tylko dalej sobie tak leżą. Więc wystarczy tylko uważać, gdzie się chodzi. No a propos, nie? Patrzcie, mówiłem, że dopóki śpiewa, co? Akurat podszedłem na tyle blisko, że przestała śpiewać. I co? I się rzuciły na mnie. Kukła człowieka, okej. Okay. No, także panom dziękujemy. W sumie dobra. Mogę to sobie zostawić otwarte. Ona właśnie śpiewa i to jest ta sama kobieta, to znaczy właściwie nie wiem, czy gatunek to jest dobre określenie, ale to jest jedna z trzech kobiet, które są w tym miejscu rozlokowane. Ta jest w tym miejscu. Druga jest gdzieś kawałek dalej chyba do uratowania, a trzecia jest do uwolnienia właśnie w zamku. A z tego co pamiętam, nazywają się chyba Milfanito. Dokładnie. Tak. Co to za strój, kurde. Okay, tu już się powtarza. A propos maleństw, ona ma na myśli te świetliki, które właśnie latają blisko tych potworków. Okej, okay, jeszcze przez jakiś czas nie będzie. W sensie jestem chyba za blisko, żeby zaczęła śpiewać. Ładna woda. Nie miałem już tego? Nie, to jest lepsze. Szkarłatna woda niewiadomego pochodzenia przywraca dużo zdrowia i wiele użyć zaklęcia. Ci, którzy poznali siłę działania tej lekko przezroczystej czerwonej wody, nie przejmują się jej niewiadomym pochodzeniem. Teraz pytanie, czy to krew, czy może jakiś eliksir? Dobre pytanie. Okej, okay, niestety nie będzie śpiewać. Nie wiem, czy dlatego, że jestem. A nie, okej, okay, dobra, nieważne. Jednak śpiewa. To niech śpiewa dalej. Dobra, co mamy tutaj? Rękawica arcysmoka.
Panie, nie polubimy się chyba. To zostawiamy w spokoju. Kadzidło sceptyka i duża, czyli Boże, i dusza zaginionego nieumarłego. Dusza dumnego rycerza oraz dusza zaginionego nieumarłego i pochodnia. Dobrze. Kolejny Divine Blessing poproszę. Myślę, że do drugiego ogniska na spokojnie uda mi się dojść. 36,5 minuty mam póki co na liczniku. To nie, 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 nie. To nie jest boss. Boss. Oj, boss jest dalej. O wiele dalej. Jest w o wiele bardziej irytującym miejscu niż chciałbym, żeby był. Bo dojście do tego bossa jest czasami problematyczne i to bardzo. Okej. Tutaj kukła człowieka. Spoko. To jest to gówno, tylko to w tym miejscu rozpyla nie truciznę, a kwas. Przez to dość szybko możemy pozbyć się niektórych naszych elementów wyposażenia. O, właśnie, tu jest drugie ognisko. Jak widzicie, już jesteśmy za daleko, aby działał ten śpiew Milfanito, więc. Teraz te potworki będą agresywne wobec mnie. No, jeszcze jest tu ogr, no bo czemu by nie? Przez to trzeba uważać, żeby takowy właśnie nam nagle nie wyskoczył na plery. Albo nas nie zaskoczył. Tak jak na przykład ten tutaj by próbował i jego kumpel, ale tego zdążyłem zauważyć wcześniej. Okej, okay, kolejna kukła człowieka. No, wejdź, rozpal to ognicho, tak na wszelki wypadek. Teraz tak, tu jest brak przejścia, ale wiem, że gdzieś tu. O, tam, tam, tam. Tam jest albo skrzynia, albo sam ten przedmiot, to jest to, co jest chyba najcenniejszym zaklęciem, jeśli chodzi o cuda. Dla kogoś, kto lubi warczyć w zwarciu. Ale to zobaczymy, kiedy tam dojdziemy. Teraz tak, co tu było jeszcze do zrobienia? Tutaj mogłem wejść. Ale w sumie po co? Tu mogę przejść dalej. Tu jest kolejny rycerz. W ogóle patrz, jak on się w tło wtapia. Nie zauważyłem go. Dopiero po chwili ogarnąłem, że to jest ten rycerz, a nie posąg. Wiem, że tutaj jest gdzieś takie ukryte miejsce, gdzie jakby znajduje się dusza Wendrika. Bo tak, Wendrik, no, za żywy to nie będzie, jeśli chodzi o rozmowę. Na pytanie nie w wersji, w której go spotkamy. Ale dlaczego, to się dowiecie właśnie, kiedy go spotkamy. Tak tylko mówię. Co to? A nie, jednak stare rękawice. Okej, okay, to nieważne. No, wtedy się dowiecie. No i dobra, żeby za chwilę się za bardzo nie wciągnąć i nie przeginać, to sobie siądę przy ognisku. Oczywiście typy się zresetują. Poszczerbione ruiny. Takie to miejsce. Ale myślę, że teraz zrezygnujemy, jeśli chodzi z mroku i przerzucimy się właśnie na zaklęcia zwykłe. Tylko weźmiemy tak, dwie kryształowe włócznie. Weźmiemy pocisk dusz dla testu. Weźmiemy też ten mieczor, który jest w tym miejscu. I co chcę tutaj? Czy ja chcę pioruny? No, myślę, że tak średnio, ale materię, myślę, możemy wziąć i ciężką samonaprowadzącą strzałę także. Nic tutaj więcej chyba nie mam. O, w sumie pragnienie bym mógł też mieć. Podoba 12, bo to jest w sumie słabe. Pragnienie weźmy. No i to myślę na razie będzie tyle. Ok, spalić nie mam czego.
Schować chyba też nie. A, jest to do wzięcia. A, i patrzcie, kurde, byłbym teraz zapomniał. Po pierwsze, nie wykorzystałem duszy mrocznego łowcy, duszy lustrzanego rycerza, rzucającego wyzwania wchodzącym do opuszczonego zamku. Dawno temu do królewskiego korytarza wchodzili najdzielniejsi wojownicy w celu sprawdzenia się. Dziś jednak tylko uniemożliwia on pościg za uciekającym królem. Dobra, to jeszcze na koniec. Przejdźmy się może do Strayda. I spróbujmy zrobić coś z tych dusz. Z tego, co widziałem na wiki, no to akurat z duszy akurat łowcy, tylko jedna rzecz jest do zrobienia. Tak myślę. To jest tekst, kiedy przychodzicie do niego z duszą bossa. Okej, zobaczmy. Mogę zrobić oczywiście ostrze, łuk, tarczę i halabardę jeźdźca, ale mogę też zrobić miejsce wyssania życia z właśnie duszy mrocznego jeźdźca. Znaczy, Boża, mrocznego łowcy. Pochłania część dusz i umieszcza w wybranym punkcie mrok. Zadaje obrażenia tym, którzy go dotkną. Zniekształcony mrok, będący dziełem mistrzów uroków, wysysa siłę życiową tych, którzy go dotykają. Okej, to jest coś, co naprawdę chciałbym przetestować. Ale to może na wszelki wypadek jeszcze sprawdzę, czy nie mam gdzieś czegoś do stworzenia. Na przykład tutaj, czy mogę u niej coś zrobić z tych dusz, które mam? No, głównie z tej duszy mrocznego łowcy, bo to jest dla mnie informacja, czy mogę już te dusze wydać tylko na to zaklęcie, czy. Już? Dziękuję. Ej, no, jakim rentem mam taki zasięg? Come on. Adios. Okej. On mnie z tymi pająkami. Okej, okay, tego nie do końca chciałem robić. Okej, okay, i jeszcze ten jeden. No, strzela się z tego fajnie, tylko fakt, ile to energii wysysa po prostu z mojej postaci, to już jest naprawdę tragedia. Dobra, golnijmy sobie Estusa i na szybko przejdę tutaj, żeby pozbyć się tego tatałajstwa, bo inaczej ono przyjdzie sobie do mnie. Tego akurat wolę uniknąć, bo nie chcę przypadkiem zabić kolejnego kowala. Tu się jakiś z dupy pająk pojawił. I to nie jeden widzę. A, chyba że to są te trzy, co stamtąd wychodzą. Jakim prawem to cały czas ssie i ssie ten piasek, ale absolutnie to się jeszcze nie zapadło. Niech mi ktoś odpowie na to pytanie, bo mnie to naprawdę ciekawi. I zobaczmy. Dusza lustrzanego rycerza. Mogę zrobić tutaj jego tarczę albo cierniowy wielki miecz. I nic więcej. Ok, czyli tak. Dusza mrocznego łowcy, tylko u Strayda jest do wydania na jedną rzecz.
To zobaczmy. Królewskie lustro. Wielka tarcza wykuta z duszy lustrzanego rycerza. Potrafi odbijać zaklęcia. Powiada się, że lustro w zamku jest przejściem do innego świata. I cierniowy wielki miecz. Wielki miecz wykuty z duszy lustrzanego rycerza. Silne ataki ujawniają jego ukrytą moc. Czyli strzelanie błyskawicami. Wyczuwając coś strasznego, król uciekł z zamku i nigdy nie wrócił. Jego wojownik, wierny rozkazom króla, czeka jednak wciąż na tych, którzy mogliby zagrozić władcy. Oczywiście po przeładowaniu lokacji, który ileś tam razy, w sumie chyba dwa, żeby zabić Freję, raz czy dwa, a dodatkowe, no to chyba raz, no chyba drugi level to ognisko. Muszę sprawdzić. Jar, zamek, grobowiec, rynsztok, tutaj. Tak, tylko raz. To się oczywiście wszystko pojawiło na nowo. No okej. Okay. Ode mnie to będzie w takim razie tyle. Co chciałem, to załatwiłem. A właśnie, jeszcze to może sprawdźmy tak przy okazji. Ej, no dokładnie. No to jest zionięcie Sefa. Z tą różnicą, że nie bije kryształami po glebie. Jeszcze mieczyk. Ładnie. Bije obszarowo. To mi się podoba. Okej. Okay, no to co? Ode mnie to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Dark Souls Skull of the First Sin, w którym będziemy dalej eksplorowali kapliczkę Amany. I być może znajdziemy też coś niecoś więcej. Jeśli chodzi oczywiście o te kluczowe przedmioty odnośnie tych DLC-ków, bo jeden jest w Majuli, ale to się zastanawiam, czy po to iść teraz, czy może tak będę chciał dopiero zwiedzać to miejsce. W sensie iść do tego DLC-ka, o to mi chodzi. Muszę się na tym zastanowić. No ale okej, okay. Póki co ode mnie to tyle, jak mówiłem, już chyba trzeci raz próbuję to zakończyć odcinek. To ode mnie to tyle, do usłyszenia, do widzenia, do zobaczenia. Cześć.